Zaczyna się impreza. To jest chore. Jeszcze by tu wyjechać do Limanowskiego, to jest godzina stania. Robert samochód 1-0. No i dobra, dzień kolejny tej nierównej walki. 4 godzinki dzisiaj od 16.30 do 20.30. Moja zmiana już zaczęła się 4 minuty temu. Już nawet 5, a zamówienia żadnego nie mam. Dzionek, gdzie mamy fajny słoneczny, ale jeszcze niestety nie ciepły. Jest pewnie koło 7 stopni, ale wieje. Jest zamówienie z Węgłowej. Za 6 minut będzie gotowe. No to akurat sobie na spokojnie. A ty co od dupca, chłopie? Na spokojnie sobie dojadę. Coś mi tylny hamulec nie działa tak jak powinien. Jakby się jakiś syf na tarczę dostał, bo ślizga klocka. Muszę się wam pochwalić. Zainwestowałem w komfort. Kupiłem sobie siodełko, przyjdzie jutro. Taką jebitną kanapę. Ono ma chyba 220 mm czy 225 szerokości. Jakieś sprężyny od spodu, jak te, coś na wzór tego Broxa. No zobaczymy, co to warte. Dobra. Ile kazać? 4 minuty. To trzeba liczyć razy 2 zawsze, nie? Na tym w ogóle jeździsz? Od listopada. Słuchajcie, bo ja mam teraz pierwszy podatek mam zapłacić. Jak ja to mam zrobić? Ja to robię przez aplikację banku. Moja aplikacja, ja tam wchodzę w przelew podatkowy i to jest tam ma oznaczenie PPE. To jest tak jakby ten ryczałt cały, nie? Bo ja na ryczałcie tak samo jest. No to tam właśnie, ja mam to w przelewach podatkowych w aplikacji banku. A. Do powodzenia, na razie. Tak, pogadaliśmy, zagadaliśmy się, a zamówienie na ladzie czekało. Mam z 15 minut obsuwy. Co tam nadrobić? Tutaj. Dzień dobry. 92 zł. Tak? Super, dziękuję pięknie. Smacznego i do widzenia. Nie no, świetnie. Ja tu jadę, gadam, produkuję się. Odebrałem zamówienie z restauracji Smaki Gruzji.
ja tu patrzam, a tu się kamera w ogóle nie świeci. No, także odebrałem zamówienie z Dietla i jadę na Przemysłową 4. No i dobra. Halo, dzień dobry, ja dzwonię z Globowej. Pani co, jestem tutaj na terenie czwórki, tylko nie wiem, który to będzie klatka. G, dobra, dziękuję, już jadę. Dzień dobry. Pogubiłem się troszkę. Dziękuję, do widzenia. Dobra, odbiór mam tu z Zawłocia. Emalia Zawłocie. Ale odbiór będzie za 5 minut. To ja się akurat skoczę do domu odlać. No dobra, pół kilo lżejszy. Zamówienie też jest gotowe. Dostawę mamy z Romanowicza 5 na Romanowicza 4. Za 7,40. O kurde, za dupcy uczarów w głowę. Dobra, 5,75. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dobra. Tu jakiś Luis kazał zostawić, przyjdzie za chwilę. To dzięki. Dobra, lecę na Parkową. Stadion Korony. Jakieś hamburgerki, burgerki. Ale trasa jest na 7,5 km. Pompujemy, pompujemy. Jak tam? Ta moja niedziela, zwolniło się coś? Gówno się zwolniło. Nie chcą mnie w niedzielę. Dzień dobry. Trzy czwórki. Proszę bardzo. Okay. I fryteczki dla pana. Chyba mam połączony zegarek z telefonem. Wyjebało mi w godzinę 60% baterii. No i co, kurde, nie ma zamówień. Wpadło mi burgerek z Węgłowej, czyli tam, gdzie pierwsze zamówienie robiłem. No ale tu jest napisane, że za 19 minut będzie gotowe. No nie wiem, czy tak serio, czy będzie wcześniej, bo jak tak ma być, to ja idę sobie do domu, nie wiem. Posiedzieć 15 minut, dopiero pojadę. Gdzie mam z tym jechać w ogóle? Na Brodowicza. Przy Rondzie Mogilskim to też trzeba z 10 minut liczyć dojazd. Dobra, lecę sobie bez wspomagania pod górkę. Masakra jakaś.
drogi ludzie, bo ja nie mogę hamować. Ledwie żebym tą bestię napędził. Dobra, stoimy. 2 godziny. A ja dalej 50 zł zarobione. Czyli godzinówka spada. Już jest tylko 25. Dobra. 518 i 270. Dzięki, do widzenia. Dzięki, do widzenia. No, pierdolę, nie zejdę. Co to jest? Czy to kurwa drabina jest mniej stroma? Zimno w pyszczydło. O, chłopaki od kiełbasek się rozkładają. Jebałem klatki znowu. Dobrze, przepraszam. Nie ma problemu. Do widzenia. 2,5 godziny, 8 dych. Z Rakowickiej na Dąbia. Green Cafe Nero. No, elegancko zapakowany fachowy kartonik. Nie ma opcji, żeby się to wylało. Jeżeli będę plecak do góry nogami obrócił, to się nie ma prawa wylać. Czyli tam, gdzie przed wczoraj kończyłem. Dziękuję również, dobranoc. Jakaś restauracja Kurki. Jest przy Galerii Krakowskiej. 4 km dojazd. Jak ta trasa jest za 13 zł, to dostawa musi być gdzieś blisko miejsca odbioru. Mogłyby te zamówienia troszkę lepsze wpadać, bo godzinówka mi już spada drastycznie. Prawie 3 godziny, a ja mam 85 zł. Okej.
Thank you. So much. What is that? Kebab King Strzewskiej. I na Mogilską z tym. Będzie gotowe za 9 minut. Dzisiaj czytałem nagłówek, bo turyści się nazjeżdżali i chcieli sobie zdjęcia Kościoła Mariackiego porobić. Tu wyjebane rusztowanie na całej wieży. I turyści zawiedzeni. Ukraińcy znowu śpiewają. Tempomacik mi się włączył na 7 km na godzinę. Spoko. Nie chcę, mogę lecieć. Zwalniam. Jestem, tylko kepsa nie ma. Dzięki. Jedziemy na Francesco Nullo. Tylko nie na to nowe osiedle, co go tak nie lubię. Będę jakiś kamienic obok. No to jakby jeszcze z Nullo na koniec potem wpadł. Kebabu, buły. I na tym mógłbym zakończyć dzisiejszą przygodę. Z wynikiem niezbyt zadowalającym. No ale niech będzie. Trzy dyszki na godzinę powinno być. Dobra, myliłem się jednak do tych nowych bloków. O ja pierniczę. I weź tu panie szukaj znowu. W ogóle to osiedle na mapie to też na razie plac budowy. Dzień dobry. Nie będę miał. Zapomniałem też, że stówkę od gościa wziąłem. To jest 125. Proszę bardzo, smacz tego. Dzięki, do widzenia. Ja już wiem, od czego ja mam tą lewą klamkę przygiętą. Od napierdalania flabany. No i dobra, mamy Biedroneczkę na Mogilskim. Jest 161. A pojadę se tędy, co se będę. No i takim sposobem 3,5 km zrobiło się jeden. Trochę trzeba pomodzić i... A temu o co chodzi? Dzięki, dobranoc. No i dobra, drogi widzu, fajrand. 4 godziny minęły.
zarobione mam 123 zł. Od tej pani tam dostałem wtedy 7 na piwku, więc 130. Te 130 dzielimy na 4 godzinki i wychodzi nam 32,50 na godzinę. No to dzięki. Do jutra. Siema.